Halo, halo, witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku z Alex. I zapomnieliśmy tak naprawdę znaleźć jeszcze jednej bro... O, zapomniałem o tym typu. Zapomnieliśmy jeszcze jednej rzeczy znaleźć tutaj. Ach, udało się. Znaleźć broni. Znaleźć broń tego gościa... Jak on się nazywał? Już nie pamiętam. Corin, właśnie. Broń Corina. No i Corin teraz, kurczę, podróżuje do Goliet, więc pewnie prędzej czy później go tam znajdziemy. I broń Corina jest gdzieś w tamtym miejscu. Tylko zastanawiam się, czy ta broń Corina czasami nie jest tam, gdzie jest ten wielki robot? Wydaje mi się, że tak właśnie może być. Tak to nas prowadzi. Niestety tutaj jest... O kurde, kolejny robot. Niestety jest szakal tutaj, z którym nie chciałbym się w żaden sposób mierzyć. O nie, 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 no świetnie. Nie, nie zajmiesz się nim, uwierz mi. To nie jest takie proste zająć się dronem. Nas dosyć mocno bije. Alex, bo czemu nie? Tak, ewidentnie. Broń jest w tamtym miejscu. Broń jest tam. O, nie wierzę. No zapomniał nam powiedzieć, że zostawił przy takim dupnym dronie, czy jak zwał, tak zwał. Spierdzielam! Spierdzielam, spierdzielam! Aaa, tylko chciałem broń, tylko chciałem broń, tylko chciałem broń. A, no super, jeszcze szakal za nami przylasł. No kurde, żyć nie umierać, naprawdę. Ale dobra, mamy jego broń. Już nawet się nie rozglądałem po więcej rzeczy. Bo tam było coś, ale no nie miałem zamiaru tam stać na dłużej. O, shit. Dobra, słuchajcie. Polecielibyśmy do Goliet może jednak. I poddawali te questy, co? Zapłacisz za to, dupku. Co, za co? Nie, zostaw, nie ruszaj. Nie ruszaj, zostaw ich. Zostaw ich w spokoju. Zastanawiam się jeszcze nad zrobieniem zadania. Czekajcie, mieliśmy tutaj takie jedno misję w lasach Edanu. Corin zgubił broń, to mamy. Czekajcie. Wymaga naprawy, ale będzie z niego dobry towarzysz. Dobra, nie. Wróćmy sobie do Goliet. Bo w Goliet jednak mamy dosyć sporo rzeczy do pooddawania, bądź też porozmawiania z kimkolwiek. Będę musiał też rzucić okiem tak naprawdę. Chyba Jora... Dla Jory mamy jakieś tam zadanko. Chyba, że nie, czekajcie, przecież Jora zlecił nam to, ale tak naprawdę ten Corin cały dostarczył to, co miał dostarczyć. Ale podejdę do niego, bo czemu nie? Pogadamy. Być może będziemy mieli jakąś opcję dialogową, która... da nam jakieś punkty doświadczenia, że pomogliśmy, być może będzie wiedział, być może tamten gość powiedział, że mu pomogliśmy. Siema. Nie przejdziesz. Wejść do... A, Jora jest na górze przecież, ja pinkole, zapomniałem. Jora jest na górze. Okej. Okay. To w takim razie jeszcze raz. Tutaj. I kto miał dla nas zadanka? Teraz myślę, komu to pooddawać wszystko. Twój kumpel Alvar nie żyje. Kumpel Alvar nie żyje. Że co? Jak to? Nie żyje. Tak. Kapuje. Cholera. Wiedziałem, że nic dobrego go raczej nie czeka, ale... Nie żyje? Był dobrym przyjacielem. Dzięki, że dałeś mi znać. Spoko. Gdzie znajdę ciało? Poniżej twierdzy Ragnara. Dobrze. Zajmę się jego pogrzebem. No i pięknie. Znaczy nie pięknie, że zginął, oczywiście, że nie. Ale jednak dobrze rozwiązaliśmy to śledztwo, prawda? Okej, okay, teraz tak. Czy ty czasem nie miałeś dostarczyć jakiegoś jedzenia? Na pewno masz do zaoferowania coś poza kryształkami. Aryzma na poziomie 4. Niestety, ty nic. Ogrodnik też mnie nie interesuje. Weźmy sobie to. Podlećmy jeszcze do Jory. Zobaczymy, co Jora będzie miał nam do powiedzenia. Czyli w ogóle cokolwiek. Był?
Ej! Kurde, to Goliat można byłoby tak ładnie obrobić. Corin, jest. Proszę, to twój kij. Dziękuję. Teraz przynajmniej mam szansę. Doświadczenia, nice. W przyszłości muszę go lepiej pilnować. Teraz mogę się bronić. Mhm, jasne. Nie zmarnuj ich. Miałem je odłożone na czarną godzinę. Jasne. Teraz będę mógł się bronić. Już to czuję. Jak ty będziesz się bronił. Jesteś trochę pipką, można by było rzec. No ale dobra, niech będzie. Dzień dobry. Znalazłem Banitę. Nie żyje? Nie. Rozmawiałem z nim. Rozmawiałeś? A po co? Co ci powiedział? Chcę znów zacząć się z tobą wymieniać. Wymieniać? Jak to? Mm-hmm. Nie wiem, o czym mówisz. Zajmowanie się handlem jest wbrew prawu. Po co narażać się na śmierć? Znamy całą prawdę. W kwestii Banity. Co? Co z nim? Dlaczego przestałeś z nim handlować? Nie handlowałem z nim. Na to pewno. Wbrew prawu. Technologia zasilana Eleksem jest zakazana. Bez specjalnej licencji nie wolno handlować. Handel z ludźmi spoza Goliat jest zakazany. No, w każdym razie, co były śmieci? Nikomu nie robiłem krzywdy. Angrim monitorował krążący po okolicy Eleks. Okej, okay, i teraz tak, sugestia. Prawdopodobnie, że cię złapią, jest niewielkie. Wybierzesz ją w tę podróż. Nie będziesz... Nie przestaniesz handlować. No i tak, ja bym miał mu dawać Elexit? Za niski poziom umiejętności sugestii. A niestety. Nie jestem w stanie rozwiązać tej sprawy. Mam za niski poziom rzemiosła. A, no cóż. Dobra, to oddajmy w takim razie questa związanego... A, tu się skryłeś, Jora. Udało ci się zdobyć części konwertera? Przysłałem do ciebie gościa. Mam je. Dałem je Corinowi. Corin żyje? Mutanty go uwięziły, ale pomogłem mu uciec. Sam przyniesie ci części. Dobrze, byłem pewien, że nie żyje. Gdybym wiedział, posłałbym ludzi, by go odnaleźli. Dobrze, że mogłeś mu pomóc. To oryginał, ale jest w porządku. Może to postawi go do pionu. Mamy dziś podwójne szczęście. To dzięki pielgrzymowi. Ordin kradnie sprzęt z dziupli i handluje nim. O proszę, można było zdradzić. Ale nie, nie mam zamiaru kapować. W żadnym wypadku. Nie mam zamiaru nikogo tutaj sprzedawać. Bez przesy. Nie będę nikomu robił przecież takich wielkich problemów, prawda? Żeby ich tutaj sprzedawać. Okej, okay. I teraz tak, z kwestii skradzionego eleksitu ze świątyni też mamy do oddania kłościoka. Trzeba byłoby sobie podszkolić jakieś umiejętności właśnie w stylu rzemiosła albo sugestia, żeby móc większość tych spraw rozwiązywać. A Kral? Tak? Znalazłem Krala. Odzyskałem Eleks. A Kral? Nie żyje? 250 tak. Ekspa tylko? To smutna wiadomość. Jego zniknięcie sugerowało, że jest winny. Sprawiedliwości stało się zadość. Czy Kral powiedział ci, dlaczego zabrał Eleks? Nie. Szkoda. Najważniejsze, że więcej go tu nie zobaczymy. Przyszło mi do głowy coś jeszcze. Może mógłbyś Jasne, mi pomóc. Że tak. Czemu nie? Mhm. Czego potrzebujesz? Niestety za bardzo rzucam się w oczy. By rozpocząć to dochodzenie. Kolejne dochodzenie. Potrzebuję odpowiedzi na kilka pytań. Jeśli zacznę je zadawać osobiście, może to wyglądać, jakbym starał się kogoś napiętnować. Okej, okay, a zaraz tak, że ja nie Raz jestem berserkiem. Raz rzucone podejrzenie trudno odwrócić. Ludzie mogą zacząć dopatrywać się winy, nawet jeśli nie stało się nic złego. Dlatego chciałbym, abyś to ty przeprowadził tę rozmowę. Okej, z kim? Jest pewien ogrodnik, Orik. Życzliwy i uczynny berserk. Ostatnio coś się w nim zmieniło. Coś, czego nie potrafię określić. Chciałbym, abyś z nim pomówił. Dowiedz się, co go trapi. Prawdopodobnie nie będę mógł wyciągnąć z niego tych informacji, bo nie będę miał odpowiedniego poziomu jakiejś umiejętności, ale dobra. Na czym polegają kłopoty Orika? Rzecz w tym, że nie wiem. Mam tylko pewne podejrzenia.
Oryk wywiązuje się z powierzanych mu zadań. Jest miły i pomocny. Pojawił się jednak dystans. Nie jest już tak otwarty, jak kiedyś. Jak mogę się dowiedzieć, co się z nim dzieje? Po prostu z nim porozmawiaj. Zobaczymy, czy odniesiesz podobne wrażenie. Oryk kocha swoją pracę. Raczej nie będzie trudno nakłonić go do rozmowy o pracy na plantacji sadzonek. Rolnictwo od dawna jest jego pasją. A może już ma dość tego zajęcia? Może chciałby awansować, a może po prostu ma gorszy dzień? Służył się tego dowiedzieć, tak? Dlatego jeśli dzieje się coś złego, chciałbym móc mu pomóc. Nie chcę, by obawiał się rozmowy ze mną. Dobra, nie ma sprawy. Nie ma sprawy. Pytanie tylko, które to zadanie nam teraz wpadło. Co się stanie, gdy staniemy się zależni od maszyn? Czekajcie. Teraz tak. A, podnośnik. Dobra, to ale to później. Abym znalazł roka ogrodnika w gospodarstwie, podkopuję. Pilnie potrzebuję jego pomocy przy pielęgnacji wszechserca. Hakon. Związany z grupą. Chcę lepiej poznać swoje... Czekaj, nie, który to jest? O, tutaj. Ogrodnik Oryk. My jesteśmy tak naprawdę niedaleko, więc może pójdźmy w tę stronę. Tylko, że to jest na niższym poziomie. Tutaj jest kolej Hakon. Tu gdzieś był Hakon, nie? Z tego co pamiętam. Gdzieś tu chyba gdzieś Hakona wcześniej spotkałem. Albo się mylę. Pracownik. Jest Hakon, dobra. Znalazłem Albów. Rozpoznają teren? Widocznie planują kolejny atak. Zabiłeś ich, czy przyszedłeś, by prosić o wsparcie? No właśnie, problem jest taki, że oni proszą o wsparcie. Rozmawiałem z nimi. Z Albami? I żyjesz? Ty kłamliwa gnido. Albowie z nikim nie rozmawiają. To separatyści. Nie wykonują rozkazów z Ksakoru. Separatyści? O czym ty mówisz? Separatyści nie chcą walczyć. Powinieneś z nimi porozmawiać. To sprawni wojownicy. Szukają sprzymierzeńców, by obalić Eleksetorów. Sprzymierzeńców? To mi pachnie zasadzką. Nie. Naprawdę proszą o pomoc. Walczą z Albami, bo chcą zatrzymać rozlew krwi i pozbyć się Eleksetorów. Mówisz poważnie? Jak najbardziej. Albowie chcą walczyć z Albami? Jeśli nie chcą walczyć, muszę im to umożliwić. Powiedz, gdzie ich znalazłeś? No i teraz, kurde, kwestia taka, że zastanawiam się czasem, czy on nie pójdzie tam i ich nie wybije. Bo to sugerowałoby to, że jest prawda i jest kłamstwo. No i... kurde. No nie wiem, bo jak powiem prawdę, to boję się, że oni tam pójdą i spuszczą mi w pierdzie. Jak skłamię z kolei, też może być coś... A jak nie powiem ci? Nie powiem może ci. Może ja będę tym... Mam ci zaufać? Kiedy ty mi nie ufasz? Kryjesz ich? Jeśli tak... To z pewnością dlatego, że wymyśliłeś całą tę historyjkę. Wracaj do swoich nowych przyjaciół, żebyśmy mogli rozprawić się z wami wszystkimi za jednym zamachem. Tak też myślałem, zamachem. Widzicie? Wynoś się z Goliet, zanim stwierdzę, że zasługujesz na coś gorszego niż tylko wygnanie. Dorwę cię! What the hell? No ty chyba sobie niepoważny jesteś. Ej! Ej, Ragnar! No wy chyba jesteście niepoważni, co jest? Dlaczego ze mną chcesz walczyć? Taki scwany? A, no, Duras, bardzo bym cię prosił, nie stój pod nogami, dobra? Kurde, piję! Hakon, proszę cię. Załatwmy to po rycersku. O.
może być problemiks. Ajajajajaj, mi wszedł w paradę. Dobra. Przypiętroliłem mu. Dobra, mało zostało. Duras, proszę cię. Śmierć Hakona zmieni losy gry. Ale ja nie chciałem go zabijać. Nie no, chyba sobie jaja robicie. Nie. Shit! fuck! Nie chciałem go zabijać. Da się spuścić mu oklep tak, żeby po prostu wiedział, że to ja jestem ten silniejszy. No! Wait! Nie. To nie ten save chyba. Da się mu spuścić w pierdziel taki, żeby... Wiecie... Nie zorientował się, że to... Albo skłamiemy. Bo teraz widzimy po nim bezpośrednio, że on chce wybić tych albów. Więc ja bym ich posłał, ja bym go posłał tak, żeby... Nie, tutaj wczytaj, zapiszmy sobie grę na stałą. Ja bym go posłał, faktycznie skłamałbym mu. I żeby poszedł w... To miejsce, które mu wskażę. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Ale jeszcze wezmę tą drugą opcję. To nie oni zabili twoich ludzi. Opuścili Ksakor, nie obowiązuje ich dyrektywa. I ty w to wierzy? Separatyści nie chcą walczyć. Powinieneś z nimi... Sprzymierzeń? Nie. No i teraz właśnie, skłamiemy. Są na północy, w okolicach konwertera. To sprzeczne z wcześniejszymi doniesieniami. A, Duras podziwia cię, patrzcie. Twierdzisz, że tam właśnie są... Wyślę kilku ludzi, by sprawdzili, jakie są prawdziwe intencje tych separatystów. Jeśli kłamali, zginą. Ale jeśli mówią prawdę, może berserkowie wreszcie znajdą partnera, który pomoże pokonać albów. Proszę, no i teraz to zapłata. No i teraz gość przedstawia w ogóle zgoła inną. No i gość przedstawia zgoła inną postawę. To mnie tak strasznie. Jestem tak strasznie confused w tym momencie, że nie wiem, może faktycznie jakby, zobaczcie, anulowaliśmy zadanie związane z tym, żeby pozyskać dla nich jakieś tam, wiecie, bezpieczeństwo, dla albów oczywiście, prawda? Nie. Mówisz, albowie chcą, jeśli nie chcą walczyć, Są na zachodzie, tak jak mówiłeś. Wyślę kilku ludzi, by sprawdzili, jakie są prawdziwe intencje tych separatystów. Jeśli kłamali, zginą. Ale jeśli mówią prawdę... No mam nadzieję, że ich nie powybijają. Kurde. Proszę. Oziębłość wzrost został... Bardzo dobrze. Kurde. Myślę, że... Duras mnie uwielbia. Ale... Kurde, no nie wiem. Chciałbym pomóc tym separatystom. Naprawdę, oni wyglądali na takich, którzy faktycznie potrzebują pomocy i są zdeterminowani do tego, żeby walczyć ze swoimi kiedyś braćmi, prawda? Dobra, tutaj z jednym gościem mam porozmawiać. Jak on się nazywał? Ale przynajmniej wiem, że możemy spuścić mu w pierdziel, nie? Hakonowi. Nie jesteśmy takim cienkim bolkiem. Czy to byłeś ty? Orik się chyba nazywał, jeżeli dobrze pamiętam. Byłeś ty? Orik, okej. Chwileczkę. Wyglądasz znajomo. Już gdzieś cię widziałem. Szczerze, ja twoją facetę też widziałem. Nie znamy się. Nie powiedziałem, że się znamy, tylko że cię rozpoznałem. Chociaż to niemożliwe, żebyś to był ty. Co dowódca albów miałby robić w Goliet? Zarzuciłeś podbój Magalana i postanowiłeś poszwendać się tu ze mną? To by dopiero było szaleństwo. What? Wyglądasz zupełnie jak on. Powinieneś uważać. Jeśli ktoś jeszcze cię rozpozna, to znaczy pomyśli, że cię rozpoznał, możesz już nigdy nie wrócić do Lodowego Pałacu. Co za typ? Skąd on to wie? Twoim obowiązkiem jest chronienie tych roślin przed mutantami? Czy to zajęcie daje ci szczęście?
szczęście? Mam najważniejszą robotę w całym Goliet. Być może nawet na całym Magalanie. Tak stanowi prawo. Wszechserce należy chronić przed wszystkim i wszystkimi. Te młode sadzonki to jeszcze nie Wszechserca. Ale kto wie, właśnie Born dostał od Kaldrima dostawę many. Możemy więc zacząć pracę. Prawdziwe Wszechserce to rzadkość. Ale może, jednemu z tych maluchów uda się dojrzeć. Okej. Jak ci się pracuje dla Kaldrima? Przepytajmy go. Cóż, no tak, nie zawsze jest słodko. Kaldrim jest dość stanowczy w kwestii postępowania z roślinami. W takich warunkach odkrycie czegoś nowego jest raczej niemożliwe. A czy twoim zdaniem pierwsi ogrodnicy po prostu stali i patrzyli, jak rośliny rosną? Albo magowie? Czekali, aż czar zadziała? Nie, próbowali różnych sposobów, eksperymentowali. Okej. Czy można jakoś powstrzymać mutanty przed zjadaniem roślin? Tak. Skoro nie jesteśmy w stanie wyhodować zbyt wielu wszechserc, może powinniśmy spróbować innych sposobów. Na przykład zacząć je krzyżować. Może wtedy mutanty nie będą ich zjadać. Niestety... Czyli gość tutaj ma jakieś takie ambicje. To uważam za szaleństwo. Tylko sobie wyobraź, co moglibyśmy zrobić. I to nie tylko z sadzonkami. Jeśli mana może zrobić coś takiego z roślinami, co mogłaby zrobić z człowiekiem? Jeśli tego nie spróbujemy, będziemy tkwić w miejscu. Gość ma ambicje i chce eksperymentować. Co sądzisz o Bornie? Jest dobrym szefem. Lubię z nim pracować. Czasem daje mi wolne, mam wtedy czas dla siebie. Dzięki temu mogę trochę poeksperymentować. O właśnie. To znaczy wypróbować, co mogłoby pomóc sadzonkom. Eksperymentuję. Nie dzieje się nic, co mogłoby cię martwić? Tyle co zwykle. Mutanty. Wciąż za mało sadzonek, które przeradzają się we wszechserce. Okazjonalna bura od szefa. Nic poważnego. Wiesz, nic o czym warto mówić. Jak w normalnej robocie, nie? Dlaczego wszechserca są takie rzadkie? Nie wiem. Berserkowie badali je, zanim się urodziłem. Zdaje się, że pierwsze znaleźli gdzieś w dziczy. Początkowo zastanawiali się, czy go nie zniszczyć. Koniec końców to zmutowana roślina. Potem odkryli, że to dzięki niej wszystko wokół rozkwita. Od tamtej pory uczą się, jak wyhodować kolejne wszechserce, ale to trudne. Nawet pomimo zasilania ich maną. Okej. Okay. Wygląda na to, że poważnie traktujesz swoje obowiązki. Przysłał mnie Kaldrim, zastanawia się, czy nie masz kłopotów. Nie ujawniaj się. Wygląda na to, że poważnie traktujesz swoje obowiązki. A wiesz, że tak? Chcę widzieć, jak sadzonki rosną. Chcę, by wszechserc było jak najwięcej. Chciałbym, żeby inni zobaczyli, że znam sposoby, które im w tym pomogą. Jak twoim zdaniem mógłbyś zwiększyć plony? To tyle, jeśli chodzi o sadzonki. Prób na ludziach nie było wiele, od kiedy pewien ograniczony naczelnik ich zakazał. Moim zdaniem Kaldrim? Warto przynajmniej ponownie rozważyć takie działania. Jeśli odpowiednie dawki many mogą zmienić roślinę we wszechserce, co by się stało, gdybyśmy ustalili właściwą dawkę dla ludzi? Każda próba zaczyna się od kogoś, kto wskaże kierunek, przetrze szlak, będzie pionierem. Okej, okay, i mamy. Do tego trzeba odwagi. Myślałem o manie, sadzonkach i ludziach. Elex, czysty Elex, ten, który biorą albowie, czyni ich silniejszymi. Dlatego są tacy przerażający. Zastanawiałem się, co by się stało, gdybyśmy zrobili to samo z maną. Mana jest oczyszczona przez rośliny, więc nie powinno się stać nic złego. Jeśli dzięki niej staniemy się silniejsi jak albowie, nasze szanse na to, by ich pokonać, wzrosną. Pobrałem więc trochę soku z sadzonki i wypiłem go. I poczułem się jakbym nagle wszystko zrozumiał. Czyli zacząłeś eksperymenty na sobie. Wszystko. Ciekawe. Masz dla mnie trochę tego soku? Co? Co? Nie. To była dojrzała sadzonka. Takie zdarzają się raz na około pół roku, jak dobrze pójdzie. Pozostałem sam się nie udaje. Wszystko? To dlatego wszechserca są takie rzadkie. Sadzonki nie zmieniają Eleksu tak jak dojrzałe rośliny. Muszę poczekać, nim będę mógł znów spróbować, ale mówię ci. Jeszcze jedna, dwie dawki, a byłbym czym innym. Mógłbym walczyć z albami. Jeszcze jedna dawka? Jeszcze jedna dojrzała sadzonka i udałoby mi się rozwikłać tę zagadkę. O proszę, czy możemy mu dostarczyć taką? Pokażę wszystkim, że możemy wygrać tę wojnę. Wszystko to może się skończyć. Wierzysz mi, prawda? Niech to wszystko zostanie między nami. No i teraz, sprzedać go... Czy przysięgam. Nie? Muszę już iść. Muszę się tym zająć. Naszą Sprzedać go czy nie? Sprzedać go czy nie?
że coś takiego robi. A, skubany. Skubany. To dlatego tak jakoś dziwnie się w sobie zamknął. Bo wypił sok z sadzonki. Dobra, mogę się tutaj gdzieś kimnąć? Zróbmy to. Dobra, kimnijmy się tutaj do rana, żeby zregenerować sobie trochę HP. I nie chce mi się już tutaj latać po Goliet i oddawać tych questów, bo w sumie tak naprawdę musiałbym jeszcze przejrzeć dokładnie, kto tego questa oczekuje od nas do przyniesienia. Ale sprawdźmy sobie, czy czasem nie mam... Czekajcie, na Edanie. Miałem questa związanego z tą zębatką, o właśnie, i to bym chciał chętnie znaleźć. Bo ten gość był dosyć śmieszny. Na tej zasadzie, że... On brzmiał tak, jakby nie chciał, żeby ta zębatka się znalazła, tak jakby on to specjalnie zrobił. On ją specjalnie gdzieś schował, wyrzucił, umieścił, jak zwał, tak zwał. A zaraz, ty chyba też miałeś dla mnie jakiś... Jeśli spotkasz Reja, daj... Reja, tak? W ogóle wyglądasz jak Banita albo ktoś taki. Dobra, i gdzie jest niby ten... Gdzie jest niby ta zębatka? No... Tu jest ten, a tu jest zębatka. Ten, zębatka. Myślicie, że jak zeskoczę tam na dół, to mi się coś stanie? Może zróbmy szybki zapis. O, całkiem przyjemnie. Od razu w pierdziel. Na co mam uważać? Na tego bomblo zwierzę, proszę cię. A szczura też możemy dać. Ja mam wrażenie, że ja wtedy Hakona zabiłem z tego względu, że używałem ciężkich ataków. Ktoś tu spadł, chyba go nie zrzucił. Wiadomość z wygnania. O, to może być ciekawe. Wiadomość z wygnania, czekajcie, cyk, cyk, cyk. Wiadomość z wygnania. Pierdolone oszołomy, mam nadzieję, że za to, że mnie tu zesłaliście, alpskie roboty bojowe zrównają z ziemią wasze przeklęte miasto, a was samych wymordują co do jednego. Jedyne, na czym mi zależało, to przeżyć. Nie byłem w stanie nauczyć się waszej magii. Czy użycie broni starego świata z miejsca czyni mnie kryminalistą? Mówicie, że życie jest święte, a potem zostawiacie mnie tu bezbronnego na pewną śmierć. Jak i czym mam się bronić? Jednym z waszych noży do sera? Sami łamiecie własne zasady. Goliet to gniazdo hipokryzji. Wszyscy powinniście zdechnąć. Czyli został tutaj wygnany gość, który złamał zasadę, by nie używać... broni, prawda? Dobra, pytanie, czy coś tam jest. Jest zębatka, proszę bardzo. To może być wyzwanie. To może być zębatka, kolego. To, o którą nam chodziło. Więc wlećmy sobie na górę. I oddajmy Stanowi zębatkę. Mam nadzieję, że będzie bardzo, bardzo zadowolony z tego faktu. Prawda, Stan? To zależy. Czyżby? A od czego? Znalazłem zębatkę. Znalazłem brakującą zębatkę. Teraz możesz narepierować podnośnik. Na pewno tego chcesz. Zastanów się. Otwierasz kryminalistom drogę do wolności. Mogą nas zaatakować, zamordować, wykorzystać dla własnego awansu. Kto wie, co jeszcze? To nie jest prośba. Masz go naprawić. Zajmę się tym, jeśli będzie taka potrzeba. Dobrze, zaraz zabieram się do roboty. Daj mi minutę. Nice. 400 punktów doświadczenia, całkiem spoko. Gotowe. Podnośnik powinien teraz działać. Jeśli dowiem się, że ktoś korzystał z niego bez pozwolenia, odpowiesz mi za to. Zaraz, zaraz, ale to ty tak naprawdę masz pilnować, by nikt bez pozwolenia z niego korzystać nie mógł, więc o co ci chodzi? To ty tutaj pilnujesz tego całego pierdzielnika, prawda? Prawda. Okej, okay, osłabiony alb. Oczyszczenie. Moja misja dowodzi, że albowie zagrażają nawet Edanowi. Znalazł Roka Ogrodnika.
główne misje. Ale czekajcie, czy czasem tutaj nie mam jeszcze... O właśnie, osłabiony Alp. Tu są osłabieni Albowie. Tu jest Nezol. Kurde, nie odkryłem tam żadnego punktu teleportacji. Więc w takim razie... Serio? Stąd będę musiał dylać? O, shit. No dobra, niech będzie. Ale to co? Pod nośniczkiem? Czy na dół? Na dół. Łupidubidu. Okej. Dobra, lecimy dalej. Mogę rzucić wcześniej okiem, gdzie to jest tak naprawdę na mapie. W tej Dolinie Wygnańców. Okej, nie mam zamiaru walczyć z tymi typami. O nie, on zamierza walczyć ze mną. No tak jak już zamierzasz walczyć ze mną, to dawaj. No nie, jestem na wyższym terenie. Prawda. Okej. No trochę ci pomogłem, no nie mów, że nie. No nie mów, że nie. Dobra. Trzeba się rozglądać też za teleportami. To wygląda na miejsce na zasadzkę. Nie ma tu nikogo? Okej. Roślina lecznicza, spoczko. Teraz tak, czy ktoś tutaj jest, kto mógłby mnie... Oho! Może nie jak miejsce na zasadzkę, ale zobaczcie. Dziennik wygnania. Dziennik wygnania. Ktoś tutaj się faktycznie jakoś ładnie udomowił. Czekajcie, sprawdźmy to. Dziennik wygnania. Zbiór PN. Dziennik wygnania. Chcieli się mnie pozbyć. Udowodnię im, że jest w stanie, tu przetrwać. Chyba, że jestem. Chciałbym móc wrócić do tej twierdzy w Goliet. Zawsze lubiłem wspinać się na tamtejszy strych. Nikt nie mógł ci tam przeszkadzać, a widok z góry jest piękny. Teraz to dom jednego z naczelników. My, maluczcy, już nie mamy tam wstępu. Zauważyłem, że bardzo dużo ludzi narzeka na Goliet. Tak naprawdę. Bardzo dużo osób narzeka na Goliet i w tych wszystkich właśnie opowiastkach. Okej. Dobra, to ty się tam z nim lej. Jakbyś miał chyba przynieść piwo. Jeszcze z tego co pamiętam. A tutaj z kolei też ktoś sobie mieszkał. Albo i mieszka, jeden z wygnańców. Cenny puchar. Okej. Porobiony. Ale nie ma nikogo. No dobra, lecimy dalej. Jak mówiliśmy o osłabionych albach, to ostatnio dwóch albów byliśmy w stanie porobić. Pytanie czy trzech... O! Ożeż ty w życiu! No tego się nie spodziewałem. Tego się nie spodziewałem. Okej. Ała! Duras! Duras! Auś! Ale dobra, coraz mniej mi zabierają życia. O, ale coraz więcej... coraz większy mam problem ze staminą. No weźcie pałkuj! Dzięki. Trochę późno, no ale dobra. To nie wiedziałem, że one wyskakują też z ziemi. To ciekawe. Dobra, zobaczymy, kto tutaj stacjonował. Miotła. Dziennik podróży. Tym razem dziennik podróży. Czy jesteś w stanie tam wejść? Nie. Dobra, zobaczmy w takim razie dziennik podróży. To jest ten? Przemyt robi się coraz bardziej niebezpieczny. Z każdą podróżą kanion przysparza mi nieoczekiwanych zmartwień. Ciekaw jestem, jak wygląda Edan.
ktoś tutaj coś przemycał. A my nadal lecimy do Albów. Starając się ich oczywiście nie szkodzić. A przy okazji, czekajcie. Odbijemy lekko i zobaczymy, co tam ludzie Hakona... Co tam ludzie Hakona porozmawiali z tymi typkami tutaj. Bo mam nadzieję, że tam nie rozgrywa się... Wszechserca. Dla nich biją serca wszystkich berserków. To one leczą nasz świat. Ale czekaj, mam nadzieję tylko, że tam nie będzie teraz jatki. Że ja ich tam wysłałem. Naprawdę. Ej! Z tego, co widzę, jeszcze nikt się tam nie leje. Więc nie jest chyba tak źle. Zapiszmy sobie na szybko. Więc nie jest chyba aż tak źle. Dobra. Nie! Oni ich powybijali! Wygnoje! Przysłał ci Hakon? Tak, w samą porę. Te skurczybyki najwyraźniej szykują się, by tu zostać. Myśleli, że odbiorą nam Edam. Mylili się. Rusz się, musimy zabezpieczyć ten teren. O wy gnoje zasrani. Nie. Czyli było tak, jak się spodziewałem. Czyli było tak, jak się spodziewałem. Goście tu przyjdą i ich wybiją. Co za frajerzy. Hakon odpowie za to. Co za gnój. Bezbronnych Albów zaatakowali. Frajerzy. Trzeba było jednak skłamać. Albo obić Hakonowi mordę. I zobaczyłby, kto tak naprawdę jest niebezpieczny. No, i są Albowie, ale nie wyglądają na osłabionych w żaden sposób. Co za dole? Szczurek. Nice. Dobra, słuchajcie, z tymi Albami prawdopodobnie będzie dłuższa przeprawa. To prawda, z zleceniem od, na nich tak naprawdę mam od Nezola, który już tak naprawdę nie żyje. Co z tego wyniknie? Nie wiem. Być może jak ich zabiję, to i tak dostanę expa. Zobaczę. Tymczasem ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. I widzimy się następnym razem. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Na razie. Pa, pa.